Jak już lecą gdzieś, to już jest niedobrze. Ciekawe, czy Nightbot jeszcze żyje. Zobaczymy. Sprawdźmy Nightbota, czy działa. Działa. Nightbot. Czat na żywo też działa. No i pięknie. No i bo to jest najważniejsza osoba na live'ach, tym bardziej na live'ach, na których nikogo nie ma, wiecie. Chociaż jest bot. Ale może w końcu tutaj wejdzie na tego live'a, sobie pogląda, zobaczy co ciekawego jest. Chociaż w sumie na moim kanale już jest 400 ileś filmów, więc... Może i specjal będzie na 500, zobaczymy. Dobra, czekamy jeszcze na to z Aleksandrowa. I zaczynaj to naciwiać. No to jednak nie ma wjechać ten z Aleksandrowa, a już ten blokady. Jeszcze nie przyjechał. A w ogóle czemu ja tu mam zablokowany ze skrzynkami, a ten pociąg nie jedzie do skrzynek nawet. Próbuję się podstawić pod saforem PS260. I to się chce postawić, no. A i to uda ci się tam postawić, czy się nie uda. Cztery, sześć, dwa, sześć, sześć. Manewr. Damy na bok. Spotify wszędzie brzmi wspaniale.
Dzięki darmowej aplikacji na iPhony oraz na telefony z Androidem i systemem Windows możesz mieć swoje ulubione utwory, playlisty i podcasty zawsze przy sobie, gdziekolwiek jesteś. Potrzebujesz ścieżki dźwiękowej w wesołym miasteczku? Nie ma problemu. Bitów do tańca nad przepaścią? Zrobione. Heavy metalu w bibliotece? Jasne, leścisz trochę. Kliknij baner, aby pobrać Spotify na telefon. Bezpłatnie. Osobowy EZT110. Czy wiesz, że OKL. Playlistę specjalnie dla ciebie? Co poniedziałek dostajesz nową playlistę, składającą się z 30 utworów, które wybraliśmy w oparciu o muzykę, którą uwielbiasz. Wybrałem za 5 minut, a wybierz, sobie, że ma być też, powie. Choćby w tej chwili. Pamiętaj jednak, że zmienia się ona co tydzień, więc jeśli usłyszysz utwór, który wpadnie ci w ucho, zaznacz ikonę serduszka, aby później łatwo go odnaleźć. Kliknij baner i odkrywaj muzykę. No i idealnie dzisiaj idzie, idealnie. Żadnego pociągu nie opóźniłem jeszcze dzisiaj, nawet przelotów parę było, no... Czego tu chcieć więcej? Chyba tylko tego, żeby był trochę większy ruch. Przy takim ruchu to dziś... Czekamy tak właściwie tylko jeszcze na ten jeden pociąg i żeby tego wysłać do tego otwocka. Ten to jest najlepszy moment, żeby zrobić na chwilę przerwę techniczną. Więc ja wracam za parę sekund. Już jestem jak coś, no. Już. Może się przestraszyliście, a może i nie. No dobra. Miało to być ogólnie na przesterze. No i no niestety mam takie już programy wyspecjalizowane do tego wszystkiego, że przesteru nie było, już powracam do was z normalnym ekranem. Me.
No zobaczymy, czy temu to zrobimy jeszcze raz, czy nie zrobimy. Nie, raczej ja bym go wolał na bocznicę, tak ogólnie wysłać już od razu. No jaki ty masz tu w ogóle szlak wjechać, ja nie mam. Przeglądarka internetowa mi się zaczęła zacinać. Co mam zrobić z tym fantem? Nie, nie mam zielonego pojęcia. Nie no, już teraz działa normalnie. Nie, był moment, w którym się przecinałem niestety. No już teraz wszystko chodzi. Nie chodzi. Aż tak OKL mam przyjechać. No to oczywiście. Dostałem, że to jednak będą moje dwa ostatnie pociągi, bo pan Gargulec dość ciepsko to widzę, że jeszcze się wyrobił w moim czasie dyżura do 23. On znaczy zostało mu 13 minut, więc może się w sumie wyrobić. Chciałby się połączyć. Nie, nie przyjmuję już pociągów. Więc proszę się nie łączyć. Nie zezwolę na tak. 5-4-3-2-1. Fajny numer pociągu. 5-4-3-2-1. Szkoda, że w rzeczywistości jeszcze takiego nie widziałem, żeby był. 5-4-3-2-1. Powinni takie zrobić. W sumie 1-2-3-4. Też jeszcze nie widziałem. Ciekawe czemu. Znaczy, może dać jest. I z czymś się będzie chciała, może w komentarzu podesłać. Czy istnieje taki pociąg 1-2-3-4 albo 5-4-3-2-1. Może i istnieje, może i nie istnieje. Zobaczymy, czy wam się uda znaleźć taki. Może kiedyś jeździł? Nie wiem. Coś, a pewnie, że mój dyżur się kończy za 10 minut, no bo takie powiadomienia przychodzą. Albo i może nie zobaczymy, nie to. W sumie można i wejść. Czemu usłyszałem w podwójnie? Nie mam tego mikrofonu.
Hopper jeszcze ten jest. No ale nie. Output transcript: B. Okay. Then you just want to. Ja aktualnie zaznaczę tutaj wprowadzenie godzin. I tym optymistycznym akcentem zakończymy ten live-on-dwo odcinek. A więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.